Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 12 w wersetach od 49 do 59? Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Czego chcę, skoro już zapłonął? Jest jednak chrzest, którym muszę być ochrzczony. Jak jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy wydaje się wam, że przyszedłem dać pokój na ziemi? O nie, powiadam wam, raczej podział, bo odtąd będzie pięciu w jednym domu podzielonych, trzech przeciwko dwom i dwóch przeciwko trzem. Powstanie ojciec przeciwko synowi i syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce i córka przeciwko matce, teściowa przeciwko swojej synowej i synowa przeciwko swojej teściowej. Mówił do ludu: gdy widzicie obłok wschodzący od zachodu, zaraz mówicie: ulewa nadchodzi. I jest tak. I gdy wiatr wiejący od południa, mówicie: upał będzie. I jest tak. Obłudnicy, oblicze ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, natomiast tego czasu nie rozpoznajecie. A dlaczego sami z siebie nie potraficie osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędu, już w drodze zadaj sobie trud, aby być pojednanym z nim, aby cię czasem nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia nie poddał poborcy, a poborca nie wrzucił cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz do ostatniej monety. Przy narodzeniu Pana Jezusa mnóstwa wojsk anielskich wołały: a na ziemi pokój. Czytamy w drugim rozdziale, 14 wersecie tej Ewangelii. Jednak większa część ludzi odrzuciła Zbawiciela i dlatego spotka ich sąd. Ogień. Sąd i rozdwojenie nigdy nie były w zamysłach Pana Jezusa, który przyszedł, aby ratować ludzi. Niemniej, aby było to możliwe, musiał najpierw obnażyć grzeszny stan serca człowieka, ponieważ tylko na drodze pokuty człowiek może dostąpić zbawienia. A to zamiast skruchy i pokuty wywołało u większości ludzi opór i sprzeciw. Tak więc osoba Pana Jezusa dzieli ludzi na dwie grupy. Ponieważ opowiedzenie się za Panem jest decyzją, którą każdy musi podjąć osobiście, bardzo często w związku z tym dochodzi do zakłócenia harmonii w rodzinnych relacjach. Mówiąc o chrzcie, Pan myśli o swojej odkupieńczej śmierci za nas. Zanim to dzieło zostało dokonane, miłość nie mogła wypłynąć z serca Bożego bez przeszkód. Grzech nie był bowiem jeszcze usunięty. Wersety od 54 do 59 są poważnym ostrzeżeniem dla Żydów. Czyż nie zauważyli, że są na drodze prowadzącej na sąd? Czy sam Bóg nie przebywał pośród nich w Chrystusie? Świat z sobą jednając i nie zaliczając im ich upadków? Dowiadujemy się o tym z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdziału, 19 wersetu. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Przyjęcie Pana Jezusa daje jedyną możliwość pojednania się z Bogiem.
cały naród izraelski odrzucił Chrystusa. Dlatego popadł w niewolę i będzie w niej trwać, aż wypełnią się słowa proroka Izajasza z rozdziału 40, 1 i 2 wersetu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy.